Spójrzmy na zadanie kolejne. W tym zadaniu mamy trójkąt ABC, jest to trójkąt prostokątny i wiemy, że bok BC jest o 2 cm krótszy od tego boku, czyli to oznacza, że bok AB jest o 2 cm dłuższy od boku BC. Zatem jeżeli bok BC oznaczymy jako x, to wówczas AB to będzie x dodać 2. Następnie jeszcze wiemy, że ten bok jest o 7 cm dłuższy od tego boku. Zatem możemy powiedzieć, że długość boku AC będzie o 7 cm krótsza od boku BC. No i teraz my byśmy chcieli wyznaczyć czy obliczyć obwód tego trójkąta. No ale przede wszystkim musicie pamiętać o dziedzinie. Na pewno wszystkie długości boków muszą być większe od zera, no i tutaj mamy pewną wątpliwość. Musimy zatem zapisać, że x odjąć 7 musi być większe od zera, zatem x musi być większe od 7. No i teraz, jeżeli x będzie większe od 7, to jednocześnie będzie spełniony taki warunek, że ten bok także będzie już większy od zera, długości tego boku, to również x będzie od zera większy, no, ponieważ będzie większy na pewno od 7. Dodatkowo każdy trójkąt musi spełniać warunki istnienia trójkąta, czyli suma długości tych krótszych boków, czyli x odjąć 7, dodać x, musi być dłuższa od tego boku najdłuższego, a wiadomo, że w trójkącie prostokątnym najdłuższym bokiem będzie przeciwprostokątna. No i teraz przenieśmy sobie x na lewą stronę liczby na prawą, czyli x plus x odjąć x będzie większy od 2 plus 7, zatem x musi być większe od 9. No i teraz biorąc pod uwagę oba te założenia, że x ma być większe od 7 oraz x ma być większe od 9, no to tak naprawdę dziedzina dla x to x większe od 9, bo gdybyśmy to sobie nawet narysowali, zobaczcie, czyli mamy 7, później mamy 9, to część wspólna tych dwóch przedziałów to będzie przedział od 9 do nieskończoności. No i teraz, jeżeli chcemy wyznaczyć tego x, to musimy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa, co oczywiście możemy wykonać dla trójkąta prostokątnego. Czyli to będzie a, to będzie b, to będzie c, czyli z Pitagorasa mamy a kwadrat, czyli x odjąć 7 do kwadratu, dodać b kwadrat równa się x plus 2 do potęgi drugiej. No i teraz tak, potęgujemy ten nawias, czyli mamy tutaj wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór, czyli otrzymam a kwadrat odjąć 2ab dodać b kwadrat, czyli tak, x kwadrat odjąć 2 razy x razy 7, czyli 14x, dodać 49 i dodać x kwadrat równa się, tu także mamy wzór skróconego mnożenia, ale tym razem ten z dodawaniem, czyli tak on będzie wyglądał. I mamy tak, x kwadrat dodać 2 razy x razy 2, czyli 4x, no i dodać 4. Redukujemy wyrazy podobne po stronie lewej, czyli x kwadrat plus x kwadrat to 2x kwadrat, odjąć 14x plus 49, no i wyrazy z prawej strony przenosimy na lewą, pamiętając oczywiście o zmianie znaków. No i jeszcze raz redukcja, czyli 2x kwadrat odjąć 1x kwadrat to x kwadrat, minus 14 odjąć 4 to minus 18x, no i 49 odjąć 4 to 45, no i mamy do rozwiązania takie równanie kwadratowe. Czyli zapiszmy, że a wynosi 1, b minus 18, natomiast c to 45. No i wyznaczmy deltę. Delta to oczywiście b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli b do kwadratu to minus 18 do kwadratu, czyli 324, odjąć 4 razy 1 i razy 45, i mamy 324 odjąć 180, a więc otrzymamy 144. Ponieważ delta jest większa od zera, wyznaczamy pierwiastek z delty, czyli otrzymamy 12. I będą dwa rozwiązania. Pierwsze to minus b,
Odjąć pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus b to 18. Odjąć 12. 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2. Mamy zatem 6 drugich, czyli 3. No i drugie rozwiązanie, czyli minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a, czyli 18 dodać 12 podzielić przez 2, czyli mamy 30 drugich, a więc 15. No i teraz mamy te dwa rozwiązania, patrzymy na dziedzinę, czyli mamy mieć x większe od 9, no i tego warunku oczywiście trójka nie spełnia, czyli powiemy, że x wynosi 15. Zatem boki naszego trójkąta to będzie 15, tutaj 15 odjąć 7 to 8, a 15 plus 2 to będzie 17. My mieliśmy wyznaczyć obwód tego trójkąta, czyli może zapiszmy sobie gdzieś tutaj. Obwód to suma długości wszystkich boków, czyli 8 plus 17 plus 15 plus 17 plus 15. Zatem mamy 25 plus 15, 40 cm. To będzie szukany obwód.